dzisiejszego wieczoru, po wielu trudach, trzy punkty zostają w Toruniu. W pierwszej połowie mieliście wiele niewykorzystanych sytuacji, traciliście często piłkę, jednak ożywienie drużyny w drugiej połowie zdecydowało o ostatecznym, korzystnym dla Was wyniku. Dokładnie, wszystko się zgadza. Mieliśmy kilka tych sytuacji, trochę zabrakło zimnej krwi i spokoju. Było też z naszej strony wiele niedokładności przy rozgrywaniu ataku pozycyjnego, ale gdzieś tam ułożyliśmy sobie to wszystko ze spokojem. Szybciej zaczęliśmy grać, szybciej, dokładniej i przez to udało nam się stworzyć tych sytuacji więcej w drugiej połowie i, no i byliśmy skuteczniejsi, także chwała chłopakom za to, że zachowali jakby spokój, zimną krew i kontrolowali spokojnie to spotkanie. Trzeba przyznać, że Red Devils nie radzi sobie ostatnio zbyt dobrze. To świadczy chociażby o ich pozycji w tabeli. Spodziewaliście się takiego wyniku? Nie, spodziewaliśmy się trudnej przeprawy tak naprawdę, bo to jest zespół bardzo niewygodny, a kilka meczów obejrzałem w ich wykonaniu w tym sezonie i, no i kilka drużyn naprawdę bardzo się męczyło z tą drużyną, która jakby stosuje taką obronę blisko bramki, zamkniętą i naprawdę ciężko jest znaleźć przestrzenie, żeby tę sytuację stworzyć. Także nie, spodziewaliśmy się ciężkiej przeprawy i cieszę się. Przede wszystkim cel nasz to były trzy punkty, także cel zrealizowaliśmy i to jest najważniejsze. Jak będą wyglądały przygotowania do meczu 10. kolejki? Zasłużony odpoczynek czy może ciężkie treningi? No i jedno i drugie, bo wiadomo, że po tak ciężkim meczu zawodnicy muszą się zregenerować, ale od poniedziałku zabieramy się już do pracy i wierzymy w to, że uda nam się przywieźć punkty, wreszcie jakąś zdobycz punktową z tych meczów wyjazdowych. Mamy bardzo ciężki wyjazd do Katowic, także tam powalczymy o zdobycz punktową. Wynik dzisiejszego spotkania na pewno musiał przynieść Wam wiele radości. Jednak w meczu zafundowaliście swoim kibicom chwilę grozy. Co wpłynęło na Wasze przebudzenie w drugiej połowie? No myślę, że ten początek spotkania trochę znowu taki przespany przez nas, trochę też pechowy. No, ja bym nie powiedział, że w drugiej połowie się obudziliśmy. Myślę, że cały mecz kontrolowaliśmy, a ta bramka wynikała troszkę z takiej dekoncentracji. Już nie pierwszy raz na hali zgromadziło się wielu Waszych kibiców. Taki widok na pewno musi cieszyć, taki doping. No tak, przychodzi na nasze mecze bardzo dużo ludzi, z czego się bardzo cieszymy. No i na pewno przy takiej publiczności gra się dużo lepiej i można wykrzesać z siebie jeszcze więcej. W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszego spotkania, zarówno w sposób fizyczny, jak i psychiczny? No to myślę, że to już pytanie tutaj do trenera. No, trenowaliśmy ciężko cały tydzień, tak jak trenujemy cały sezon. Nie było jakoś specjalnego przygotowania do tego meczu. Cały czas realizujemy plan trenera i myślę, że to do niego pytanie jest. Niewykorzystane sytuacje przeniosły się na wynik dzisiejszego spotkania. Walczyliście do końca, ale bez oczekiwanego przez Was rezultatu. Tak, nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, to nam się zemściło. Przegraliśmy mecz kolejny z rzędu na własne życzenie. Gratuluję drużynie Torunia zdobycia trzech punktów. Czego w dzisiejszym meczu po stronie Waszej drużyny zabrakło? Zgrania, wiary czy może umiejętności? Zabrakło przede wszystkim może nie zgrania, to co po prostu mamy w głowie. Mamy problem, każdy jeden z zawodników, tylko i wyłącznie w głowie, bo na boisku mamy momenty dobre, mamy słabe i to mówię, to tylko siedzi tylko w naszych głowach. Jak się tego pozbędziemy, będziemy zdobywać punkty. Jak na tą chwilę widzicie swoją przyszłość w Ekstraklasie? Gramy, to jest dopiero pierwsza runda, tak? Na pewno broni nie zużymy. Powiem, co będzie, to będzie, tak? My po prostu będziemy dawać z siebie wszystko. Co ugramy, to ugramy. Jak to będzie wyglądało od nowej rundy? Teraz jeszcze mamy dwa mecze, tak? Zostały w tej kolejce. Potem zostało jeszcze 10 kolejek, tak? To jeszcze jest dużo punktów do zdobycia. Nie jedne drużyny były w takiej sytuacji, jak my, jakoś się podnosiły. Cóż, nie uda się, to się nie uda. Uda się, to będziemy się z tego cieszyć. Początek meczu rozpoczął się wielką sensacją. To Wy zdobyliście pierwszą bramkę i nadaliście tempo pierwszej połowie całego spotkania. Niestety ostateczny wynik jest dla Was niekorzystny i wracacie do siebie bez punktów. Dziękuję za pytanie.
Powiem tak krótko. Po pierwszej połowie, jak pani teraz powiedziała, zdobyliśmy pierwszą bramkę, to bardzo mnie cieszy. Po drugie, Toruń miał przewagi nad nami, bo my cały czas grali od obrony i myślę, że pierwszą połowę bardzo dobrze zagraliśmy. I myślę, że walka była po pierwszej połowie bardzo dobrze i nie widać, co i Toruń, i Red Devils graliśmy, хоча ми трошки совнулись, ну Торунь не показав, не, так повім, не заскочив нас щось добрего. Другу половину повім так, теж свіжі і крутка. Барза добре почали ми грати, мали ми 3-4 ситуації, які мусимо були використовувати. Якщо б сілили брамку, може було б 2-1 для нас, і не меч уложився. Ну, не сели ми і одразу знову робили ж ми такі бленди. Ну, це, ну, колена поразка. Поразка, то, направду, живуш вже мені так, серце болить. Ну, це, ну, це. І ще раз, терпіння для кибіців, для всіх. Ми ще бенді добре, і ще трошки хвіля, зробимо пожондок за сполі. І дамо ради на другу рунду. Що, według пана, в головній мірі заважило над виніком споткання? Наважніше, що трохи не було контузій і добре матч зіграли. Очевидно, Торин теж має свої проблеми, як ми слухали. Ну, є там у них дуже добрий тренер, є там дружина. І дійсно мені подобалася друга чурка, молоді хапаки, направду, і дуже добре зіграли ми, а ми зробили бленди. І, ну, все. Йдемо далі і будемо вальчити. Za tydzień czeka Was mecz z Red Dragons. Co należy poprawić przed kolejnym meczem, by udało się zdobyć upragnione punkty? Zawsze my idziemy walczyć. Z chłopakami dzisiaj była ostra rozmowa w szatni po meczu. Przejedziemy jeszcze, analizujemy mecz. W poniedziałek też będzie rozmowa. No co, no, cierpienie i myślę, że będzie dobrze.